A tu jeszcze to tylko dodam jeszcze, bo tutaj pani Aleksandra i Magda obydwie zapytają o frankowiczów. Czy należy im się pomóc? Nie. No, pozwolę sobie wyjaśnić. No jednak. Proszę państwa, jak ja frankowicze brali, ja żałuję, że tam coś się im złego stało. Natomiast prawdą jest, że jak frankowicze brali ten kredyt, to oni mieli, wiedzieli, że we frankach biorą. Nie, ktoś nie udaje głupiego. Wiedzieli natomiast, że mają bardzo niskie oprocentowanie. I sporo czasu minęło, kiedy wielu frankowiczów wyśmiewało tych, co wzięli z złotówkach, że my mamy o wiele mniejszy kredyt, a wy idioci żeście wzięli. Potem nagle jednego dnia frank poszedł w górę i zaczął się jęk, że tamci, co to się wyśmiewało, teraz mają im zwrócić, bo im się nie udało. No wiecie państwo, no to jest dokładnie to samo, jak ja bym poszedł grać w ruletkę, no. Pójdę, postawię tam swój majątek na ruletkę i przegram i wrócę teraz do państwa polskiego i do was. No do cholery, jak może tak być? No przecież miałem wygrać na tej ruletce, prawda? Tak planowałem, ale akurat nie wygrałem, nie? No to musicie mi zwrócić, bo jak mi zwrócicie, nie zwrócicie, to jesteście świnie, prawda? A wy oczywiście państwo złożycie się, zbieracie i oddacie mi moje pieniążki, prawda? Które przegrałem na ruletce. No tak nie może być. Nieważne, czy jest dużo frankowiczów, czy nie, czy z tego tytułu stracę poparcie, ja tego typu zachowań nie będę popierał. I nie tyle zachowań. Frankowicze mają prawo tak mówić i tego żądać. Bo tajemnicy mogą prosić, gadać i tak dalej. Natomiast rząd, który za cudze pieniądze im ich wspomoże, to jest po prostu rząd złodziejski. I tyle. Ja cały czas mówię, ci ludzie, co wezmą jakieś pieniądze, czy z socjalu, czy frankowicze, którzy wezmą cudze pieniądze tych, którzy gdzie indziej przegrali, ale było ich za mało i nie potrafili walczyć o swoje, to do tych ludzi ja nie mam pretensji. Mam pretensje do rządów, samorządów, tych, którzy operują cudzymi pieniędzmi ściąganymi na siłę, prawda? To są prawdziwi bandyci.